Przykazanie miłości Boga i bliźniego jest nieludzkie, powiedziała mi kiedyś pewna studentka. Jak można komuś nakazać kochać drugą osobę, nawet jeśli ta druga osoba jest Bogiem? Przecież mówi się, że serce to nie sługa. To bardzo dobre pytanie, chociaż pobrzmiewa w nim pewne nieporozumienie. My, ludzie współcześni, jesteśmy wychowani na literaturze romantycznej, a w najgorszym wypadku na komediach romantycznych i zwykliśmy utożsamiać miłość z uczuciem. Podczas gdy starożytni raczej widzieli w tym postawę, sposób zachowania, podejścia do rzeczy niż uczucia. Oczywiście one też były ważne, nazywano je wówczas pathos, pate, ale jednak postawa to jest coś najważniejszego. Poza tym byli oni, starożytni, o wiele bardziej precyzyjni, gdy chodzi o rozróżnianie pewnych niuansów. No, zauważmy, kiedy ja powiem kocham kawę, albo powiem kocham książki, to jest to chyba inny rodzaj miłości niż kiedy matka powie, że kocha swoje dzieci, albo żona, że kocha swojego męża, mąż, żonę i tak dalej. Te wszystkie rodzaje miłości starożytni umieli odróżniać i inaczej nazywać. My mamy jedno słowo – miłość i kochać. O żadnym ze wspomnianych rodzajów miłości Pan Jezus nie mówi w dzisiejszej Ewangelii. Mówi natomiast o agape. Jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Agape to miłość polegająca na tym, że człowiek spala się dla innych osób, no zupełnie bezinteresownie, po to, by uczynić je lepszymi, szczęśliwszymi i tak dalej. To ta postawa właśnie spalania się, dedykowania się komuś jest właśnie oznaczona mianem agape. I Pan Jezus mówi dzisiaj, że On dokładnie tak się zachował, dlatego mówi trochę w dziwnym językiem, że trwa w miłości swojego Ojca, bo wysłuchał Go, był posłuszny Jego woli, bezinteresownie poszedł na krzyż, byśmy my mieli lepsze życie, byśmy w ogóle życie mieli, to znaczy zbawienie. I dlatego Pan Jezus mówi, to jest moje przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali. Szczerze mówiąc, ja nie lubię tego słowa miłować. Ono jest tak trąci myszką. No ale z braku lepszego powiedzmy, że chodzi tutaj o kochać, abyście się tak wzajemnie kochali. Przy czym przez miłość rozumiem tutaj jeszcze raz powtórzę agape, czyli bezinteresowny dar z siebie, spalanie się dla drugiej osoby, by uczynić ją lepszą i lub szczęśliwszą. Kochani, w dzisiejszym drugim czytaniu, które pochodzi z listu pierwszego listu świętego Jana Apostoła, słyszymy echo pewnego kryzysu, którym Jan stara się zarządzać w tym liście. Otóż w łonie tej wspólnoty, do której adresuje swój list Jan, powstała pewna grupa takich, przepraszam za słowo, cwaniaczków, którzy zaczęli uważać, że są lepsi od innych chrześcijan, ponieważ posiadają wiedzę, znają Boga o wiele głębiej niż inni. Dlaczego? Bo otrzymali takie wlane jakieś oświecenie, które sprawia, że na przykład są odporni na grzech. Właściwie cokolwiek by nie robili, to grzech się do nich nie przylepi. Kiedy ci pozostali bracia i siostry patrzą na to, to nie wierzą własnym oczom i uszom, że można w biały dzień głosić takie tezy, ale to powoduje w nich wielkie rozdarcie, wielkie rozbicie, no i rozłam w samej wspólnocie. Jan stara się zawiadywać tym kryzysem i pisze ten list, w którym m.in. prostuje takie rzeczy. Jest tutaj w dzisiejszym fragmencie również echo tych właśnie herezji. On mówi, nie łudźcie się, kochani, kto zna Boga, tak jak mówili tamci cwaniaczkowie, ten będzie zachowywał Jego przykazania. Na tym polega miłość do Boga, że się zachowuje Jego przykazania. I potem mówi, że na tym polega miłość, w tym się przejawiła, że to Bóg nas pierwszy umiłował, więc niech nikt nie mówi, że kocha w ten sposób, jak to wyjaśniłem przed chwilą, tak praktycznie realizuje się na niebie miłości, dlatego że ma taki poryw serca. Nie, to jest poniekąd w naszym DNA chrześcijańskim. Skoro Chrystus, Bóg, tak nas ukochał, że swojego Syna dał na ofiarę za nas, to my mamy po prostu brać przykład i nie ma w tym jakiegoś wielkiego wyczynu. To jest coś naturalnego dla stanu chrześcijanina. Ale w tym czytaniu jest jeszcze coś, co bardzo mi się podoba, a co nazywam mówieniem prawdy. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli kochasz, to powiesz prawdę.
tym wypadku prawda jest taka, że, drodzy moi, wytyczam linię między wami, którzy się mylicie, mówicie, że znacie Boga, nie bardzo jednak, a tymi, którzy starają się Go poznać i być może mają sporo upadków na tej drodze, ale starają się żyć według przykazań, w ten sposób kochać Boga, że respektują Jego przykazania. Mówię wam, że wy się mylicie. Mówi prawdę. W naszych czasach to nie jest bardzo popularne zachowanie. Raczej mówi się, nie wolno tak polaryzować. Nie wolno polaryzować społeczeństwa. Co to w ogóle ma znaczyć? Pewnego razu w jednej miejscowości nieopodal ktoś umieścił na śmietniku, na śmietnikach takie dekoracyjne krzyże. Zgłosiłem to jako po prostu afront wobec rzeczy świętych. Absolutnie odpowiedź była taka, że nie wolno, ksiądz powinien jednoczyć, a nie tutaj burzyć jedność wspólnoty. Trzeba powiedzieć prawdę. Jeżeli jest gdzieś głupota, trzeba to nazwać po imieniu. Jeżeli kochasz, powiesz prawdę. Być może źle dobrałem słowa, być może źle rozpocząłem tamto mówienie prawdy, ale jednak nie da się zaprzeczyć, że prawdę trzeba mówić. Nieraz słyszymy ostatnio, że jeżeli powiesz, że małżeństwo to jest tylko związek mężczyzny i kobiety, to ty polaryzujesz. Nie wolno tak mówić. Przecież są tacy ludzie, których to obraża. Trzeba mówić prawdę, bo inaczej wszystko nam się rozmyje. Z miłości prawdę mówi Jan. Łagodniej, może trochę lepiej dobiera słownictwo, ale trzeba mówić prawdę. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich jest też taki wątek, który bardzo mi pasuje do miłości, którą zaleca Pan Jezus. Spontaniczność. Zobaczcie, jak Duch Święty zaskakuje Piotra i jego kompanów judeo-chrześcijan. Otóż do tamtego momentu, jest to fragment z Dziejów Apostolskich, do tamtego momentu, kiedy znaleźli się przed domostwem Korneliusza, poganina, setnika, człowieka bardzo ważnego w Cezarei Nadmorskiej, do tamtego momentu byli przekonani, że Ewangelia jest dla Żydów. I nagle wchodzą do domu Korneliusza na jego własne zaproszenie, takie zaproszenie, co do którego trudno odmówić, przekraczają próg domostwa poganina, jednocześnie przełamują się wewnętrznie, bo Żydzi nie wchodzili do domu pogan, to oznaczało zanieczyszczenie. I nagle Piotr wygłasza katechezę na prośbę Korneliusza, który okazuje mu wszelkie znaki po prostu jakiegoś uczucia wręcz, szacunku niebywałego. Piotr wygłasza katechezę, a w chwilę później Duch Święty zstępuje na tych pogan. To jest szokujące dla Piotra i jego kompanów, ponieważ naturalna sekwencja jest chrzest, później dopiero Duch Święty. Otóż okazuje się, że Duch Święty miał inny pomysł i, że tak powiem, wyrwał Piotra i jego kompanów z takiego schematycznego myślenia. Całe to wydarzenie jest symboliczne w tym sensie, że od tego momentu zarówno Piotr, jak i inni Żydzi, chrześcijanie, zaczynają rozumieć, że orędzie, którym żyją, Ewangelia, jest o wiele szersze w sensie adresatów. Ma o wiele więcej adresatów, także pogan. I to jest przewrót kopernikański. I Duch Święty, moim zdaniem, w tym czytaniu pierwszym uczy ich właśnie pewnej spontaniczności, która bardzo potrzebna jest w miłości. Ja już nie mówię nawet o tym, że jeżeli ktoś się zakocha, to nagle skłonny jest do zachowań, które jeszcze chwilę wcześniej uważał za szalone, głupie, jakieś takie. Po prostu rodzi się jakaś taka dziwna spontaniczność. Człowiek chce w jakiś nadprzeciętny sposób okazać swoją zażyłość z tą drugą osobą. Ale ja tutaj chciałbym nawiązać do tego, co święty Paweł mówi w liście do Tesaloniczan. Paweł mówi, że my powinniśmy się uganiać za dobrem. Innymi słowy, ja nie mam czekać z założonymi rękami i myśleć, ojejku, kiedy nadarzy się jakaś fajna okazja do czynienia dobra, to ja wtedy po prostu ręce rozłożę i zacznę działać. Nie, Paweł mówi, my mamy się uganiać za dobrem, to znaczy być kreatywni, spontaniczni w tworzeniu okazji do czynienia dobra. Tak działa to przykazanie miłości. To nie jest jakiś abstrakt, to nie są motyle w brzuchu, to nie jest uskrzydlenie, to nie jest wypieki na twarzy. Przykazanie miłości, o którym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to postawa, na którą stać każdego. A zatem przykazanie Boga i bliźniego
nie jest nieludzkie, jest po prostu boskie. Ksiądz Dariusz Iwański, pozdrawiam.